Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Narcyz nie może tego zaakceptować. Narcyz nie może zaakceptować problemów. To normalne, że w życiu każdego człowieka pojawiają się trudności, pojawiają się problemy. To normalne, że natrafiamy na przeszkody. Jest to coś, czego narcyz nie może zaakceptować. Kiedy coś idzie nie tak, to wtedy narcyz jest zmuszony zastanowić się nad swoim wstydem, a następnie szybko przerzuca winę na ciebie. Dzieje się tak, ponieważ narcyz nie może zaakceptować winy, nie może zaakceptować wstydu, nie może zaakceptować problemów. W jego umyśle panuje przekonanie, że jeśli spowodował problem, to oznacza, że jest złą osobą. Z tego powodu narcyz nie poczuwa się do odpowiedzialności za własne czyny. A to oznacza, że narcyz nigdy się nie zmieni. Narcyz po prostu robi raz za razem to samo. Jednocześnie obwiniając otoczenie, wszystkich po kolei za własne czyny. Narcyz nawet obwini cię za skutki przemocy, jakiej się dopuszczał. Obwini cię za to wszystko, co ci zrobił. Tak jakbyś sam sobie to zrobił. Dzieje się tak, ponieważ narcyz jest pozbawiony empatii. Nie obchodzi go, jak jego zachowanie wpływa na ciebie. Obchodzi go tylko, jak jego to dotyczy. Co mówi to o nim jako o sobie? Narcyz myśli, że jeśli cię zranił, to mówi coś o nim. To oznacza, że jest złą osobą, złym człowiekiem. Wtedy musi odeprzeć wstyd, musi się go wyzbyć. Musi go na kogoś przerzucić. Musi doprowadzić do tego, żebyś poczuł, żebyś myślał, że coś jest nie tak z tobą. Narcyz nie interesuje się tym, by podzielać twoje doświadczenia. Skupia się wyłącznie na sobie. Nawet jeśli wydaje się, że skupia się na twoich zainteresowaniach, na twoich pomysłach, na niepowodzeniach, to narcyz szuka w tym tylko tego, co to mówi o nim. Czy coś to mówi o nim? Ludzie dla narcyza są jak przedmioty. Są jak lustro. Narcyz nie może zobaczyć ciebie. Może zobaczyć tylko odbicie siebie samego. Tak więc, jeśli jest problem, to myśli, że coś jest z nim nie tak. Dlatego narcyz nie może zaakceptować problemów. Narcyz nie może zaakceptować, że nie ma kontroli. Narcyz jest bardzo niepewny siebie. Dlatego zawsze usiłuje kontrolować każdego. Usiłuje kontrolować wszystko. Zawsze musi być autorytetem. Nie może zaakceptować, że nie ma kontroli.
Zamiast tego chcę nad wszystkim zapanować. Tak, by mieć na coś wpływ. Tak, by mieć władzę. Narcyz tworzy fałszywy świat. Świat, w którym wszystko kontroluje. Świat, w którym kontroluje narrację. Nie może zaakceptować, że pewnego dnia wszyscy umrzemy. Jest to coś, co ludzie zwykle akceptują. Wiemy, że nie mamy kontroli nad wszystkim. Akceptujemy to, lecz jest to coś, czego narcyz nie może zaakceptować. Narcyz nie może wierzyć. Nie może wierzyć w Boga, ponieważ to oznaczałoby, że ktoś jest od niego lepszy, ważniejszy, że ktoś ma więcej władzy, że ktoś ma większy autorytet. Narcyz zachowuje się tak, jakby był Bogiem. Jakby wszyscy musieli przed nim odpowiadać. Jakby musieli robić to, co chce. Kiedy ludzie rozumieją, że wszyscy kiedyś umrzemy, kiedy wierzą w Boga, to wpływa na ich zachowania, na ich czyny. To poprawia relacje, związki, lecz narcyz nie może wierzyć w Boga, ponieważ wtedy bardzo trudno byłoby mu być narcyzem. Narcyz musi być tym, który ma władzę i kontrolę. Musi być tym, który ustala zasady. Musi być największym autorytetem. Narcyz nie może wierzyć w nic, co miałoby większą władzę i większą kontrolę niż on ma. Niezależnie od tego, narcyzi są ludźmi i mają takie same ograniczenia jak inni ludzie. Nie mogą uciec śmierci. Mają fizyczne limity. Nadal są ludźmi, lecz zachowują się, jakby byli lepsi. Narcyz chce, żebyś poczuł się tak, jakby był od ciebie lepszy. To duży znak ostrzegawczy, kiedy w końcu widzisz, jakimi naprawdę są ludźmi. Są tak naprawdę bardzo słabi, niepewni, przewrażliwieni. Są jeszcze bardziej ograniczeni niż inni normalni ludzie. Narcyz doświadcza większej ilości trudności niż przeciętna osoba. Dokonuje niewłaściwej oceny, ponieważ to wszystko iluzja. To tylko kolejna rzecz, której nie może zaakceptować narcyz. Następnie wciąga cię do swojego świata fantazji. Narcyz nie może zaakceptować rzeczywistości. Nie może zaakceptować prawdy. Tego, jak faktycznie wygląda sytuacja. Narcyz zaprzeczy wszystkiemu, co nie stawia go na korzystnej pozycji. Stworzy środowisko, iluzję, w którym łatwiej będzie każdemu czemuś zaprzeczyć. Stworzy taki scenariusz, w którym wygodniej będzie każdemu zaprzeczyć. Będzie tak korzystniej. Narcyz sprawi, że będzie wyglądało to tak, jakby najkorzystniej było komuś zaprzeczyć. Narcyz zawsze doprowadzi do tego, by wydawało się, że leży to w interesie wszystkich dookoła. Gdy w rzeczywistości narcyz chce zaspokoić własne potrzeby. Kiedy narcyz w końcu jest zmuszony zmierzyć się z rzeczywistością, wtedy zobaczysz, jaki naprawdę jest kruchy,
jaki jest słaby, jaki jest przewrażliwiony, tchórzliwy. Zobaczysz, że nie jest zdolny do tego, by zmierzyć się z rzeczywistością. Wtedy zrozumiesz, dlaczego musiał stworzyć ten fałszywy świat, w którym wszyscy muszą podążać zgodnie z jego scenariuszem. Wszyscy muszą odgrywać role, jakie dla nich napisał. Wtedy wszystko nabierze sensu. Narcyz nie może zaakceptować rzeczywistości. Tworzy iluzję, tak jakby miał nad wszystkim kontrolę. Lecz w rzeczywistości to tylko sytuacja, którą stworzył. Sytuacja, w której jesteście zależni od siebie. Jest to dla was obojga szkodliwe i wyniszczające, ponieważ narcyz nie potrafi tym zarządzać. Nie potrafi mieć z niczym do czynienia. Brakuje mu zdolności, brakuje mu narzędzi, brakuje mu dyscypliny, celu, brakuje mu podstawowych cech, rzeczy, by mieć do czynienia z jakimikolwiek trudnościami. Narcyz nie może zaakceptować rzeczywistości takiej, jaką jest. Takiej, że pewnego dnia to wszystko się skończy. Narcyz zaprzecza faktom, aż w końcu umiera. Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Możesz wesprzeć kanał, wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.